Przekaz świętego Michała Archanioła Dolus de Mari, 21 października 2024 rok. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę w imię Trójcy Przenajświętszej, aby przynieść Wam Boże Słowo. Jako głowa niebiańskich armii walczymy przeciwko niegodziwemu ciemiężcy dusz. Istoty ludzkie nie są świadome naszej zaciekłej walki ze złem, ani naszej nieustannej ochrony każdego z was. Wszyscy jesteście poważnie kuszeni przez szatana i jego zastępy, abyście odwrócili się od Trójcy, Przenajświętszej, naszej Królowej i Matki, oraz od waszych zobowiązań wobec domu Ojca, nie zastanawiając się nad tym, że zbliża się moment ostrzeżenia i dokonacie przeglądu siebie, poddani niewyobrażalnemu bólowi z powodu popełnienia czynów sprzecznych z wolą Bożą, nieposłuszeństwa i umieszczenia swojego ego na pierwszym miejscu. Będziecie ubolewać, jak bardzo preferowaliście świat, a nie Trójcę Przenajświętszą. Wy opieracie się pokusom poprzez pokarm eucharystyczny, modlitwę i pokorę, lecz inni z was nie opierają się pokusom i upadają, gdy diabeł dotyka waszego najsłabszego punktu, jaki posiada każde ludzkie stworzenie, i upada, dając triumf diabłu. Wzywam was, abyście się zjednoczyli, abyście utworzyli mur ochronny, aby diabeł nie mógł was doprowadzić do pozostania na ziemi. Dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, nie rozumiecie, że znajdujecie się w momencie, w którym ma miejsce wypełnienie się zapowiedzianych objawień. Niektóre z nich zostaną złagodzone przez waszą ofiarę, inne nie są uwarunkowane reakcją człowieka, ponieważ sam człowiek jest przyczyną bólu ludzkości. Diabeł atakuje rodziny. Brak wiary jest czynnikiem wyzwalającym w rodzinach, podobnie jak nieposłuszeństwo i ego, którego ofiarą stają się rodziny. Ta sama próżność ogarnia was, nie pozwalając wam myśleć o teraźniejszości, a przyszłość nadchodzi jak złodziej w nocy. Dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, woda nadal napływa, gdziekolwiek dotrze, będąc plagą, przyciągając silne cierpienie i wielki ból. Zapowiadane trzęsienia ziemi następują jedno po drugim. Wzywam was, abyście nie rozpaczali. Jesteście chronieni przez boski porządek. Konieczne jest przygotowanie się na moment zaciemnienia. Pilnym jest, abyście to zrobili właściwie. Słońce zagraża ziemi. Plaga wojny jest nieunikniona. Postępuje, ukrywając się i cicho przeskakując z jednej chwili na drugą, niczym olbrzym, którego nikt się nie spodziewa. Przekraczając ocean spowoduje ogromny ból. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wołajcie do naszej Królowej i Matki. Ona stoi przed wami, aby uścisnąć wam dłonie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, choroba przyszła i postępuje. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za całą ludzkość, ona tego potrzebuje. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, uwielbiajcie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Czcijcie Go w duchu i w prawdzie. On jest Królem chwały. Przed Nim zgina się każde kolano. Módlcie się, dzieci naszego Króla
i Pana Jezusa Chrystusa, abyście w każdej chwili byli bardziej wierzący, bardziej duchowi, a mniej światowi. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, zachowajcie wiarę. Nasza ochrona pozostaje z każdym. Zachowajcie swoje serce w czystości. Bądźcie stworzeniami dobra i wzmacniajcie w sobie światło Bożego Ducha. Kiedy nie będzie już światła stworzonego przez człowieka, będziecie mogli posiąść boskie światło. Zachowajcie pokój, dzieci naszej Królowej i Matki. Trwajcie w modlitwie o zadośćuczynienie i jedność. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, oddawajcie Mu cześć w duchu i prawdzie. Błogosławię Was, Święty Michał Archanioł.